Jeżeli śledzicie media takie jak Antyweb, no to zapewne wiecie, że z roku na rok procesory i systemy komputerowe stają się coraz szybsze, mocniejsze, no i bardziej energooszczędne. To z kolei pozwala tworzyć konstrukcje ultramobilne, ale też takie, które zapewniają wysoką wydajność i jednocześnie mogą być zabrane w każde miejsce na świecie. Dzisiaj nikogo nie dziwi już edycja filmów czy zdjęć na ultraprzenośnym laptopie. Co jednak, jeżeli chodzi o gaming, czy jeżeli jesteśmy graczami, dalej jesteśmy skazani na niesamowicie ciężkie i bardzo prądożerne konstrukcje? Otóż nie. A to dzięki takim urządzeniom jak to. Komputer, który trzymam w ręce, to Asus ROG... Komputer, który trzymam w dłoniach, to Asus ROG Flow Z13. Jest to tablet z systemem Windows, wyposażony w najnowsze gamingowe podzespoły. Firma Asus odezwała się do nas i zaproponowała zasponsorowanie tego materiału, w którym pokażemy Wam, jak za pomocą takiego małego cudeńka możemy grać w każdym miejscu na świecie. Główną zaletą najnowszego tabletu gamingowego Asusa jest jego przenośność, no czyli fakt, że możemy włożyć go do naprawdę niewielkiej torby i zabrać ze sobą wszędzie, aby grać podziwiając na przykład bardzo ładne widoki. Długo zastanawiałem się, gdzie go z Wami zabrać, aż w końcu stwierdziłem, że chyba najbardziej odpowiednim miejscem będzie najlepszy taras widokowy w Warszawie. To co? Idziemy? W tym momencie zapewne zastanawiacie się, co tak naprawdę sprawia, że Asus Z13 jest urządzeniem gamingowym. Spieszę Wam z odpowiedzią, ponieważ jest ona dosyć prosta. Podzespoły. Komputer wyposażony jest w procesor Intel Core i9 12 generacji, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 Ti oraz 16 GB pamięci RAM. Oprócz tego na pokładzie ma aż 1 TB pamięci M.2, która jest połączona z procesorem po linii PCI Express 4.0 oraz 13-calowy 120-hercowy ekran. Oznacza to, że w obudowie tego komputera mamy podzespoły, które spokojnie zmiatają z rynku większość konkurencji. Szczególnie jeżeli mówimy o laptopach z kategorii thin and light, które ze względu na rozmiary i wagę są bardzo często do takich tabletów porównywane. Warto tutaj też wspomnieć o baterii, ponieważ jeżeli mówimy o mobilnym graniu, no to zazwyczaj mamy na myśli sytuację, w której jesteśmy z dala od jakiegokolwiek źródła prądu. Bateria w Asusie ma pojemność 56 Wh i spokojnie wystarcza na kilka godzin rozgrywki. Warto też zwrócić uwagę na ładowarkę, ponieważ ta jest w stanie ładować komputer z mocą 100 W, co oznacza, że jeżeli już znajdziemy jakieś gniazdko, to wystarczy chwila, żeby podładować baterię i możemy ruszać w dalszą drogę. Jak widzicie, nie mam problemu z graniem na Asusie w każdym miejscu na ziemi, nawet na 30 piętrze Pałacu Kultury. Muszę tylko poprosić Asusa, żeby następnym razem do tabletu dołożył jakieś dodatkowe rękawiczki, bo strasznie bardzo mi ręce. No dobrze powiecie, ale co w sytuacji, gdy jesteśmy na przykład w centrum handlowym i nie mamy żadnego miejsca, w którym moglibyśmy usiąść, rozłożyć klawiaturę i wyciągnąć naszą myszkę? Tutaj widać największą zaletę Asusa, czyli fakt, że jest on tabletem, a nie laptopem. Dzięki temu, jeżeli mamy chwilę i chcemy sobie pograć, nie musimy rozkładać całego sprzętu, a wystarczy nam trochę miejsca, żeby usiąść, wyciągnąć tablet z torby i już możemy zacząć rozgrywkę. Oczywiście, w takim wypadku mówimy o graniu w produkcje, które są przystosowane do tego, aby obsługiwać je za pomocą ekranu dotykowego. To jednak w niczym nie przeszkadza, ponieważ takich gier po pierwsze jest coraz więcej, a po drugie są one coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej wciągające i mają coraz lepszą grafikę. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to chyba najwyraźniej przespał ostatnie 5 lat rozwoju gier mobilnych. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że granie w takie produkcje jak WOT czy Asphalt na tym tablecie, no to była po prostu czysta przyjemność. Obraz na 120-hercowym ekranie wygląda świetnie i bardzo płynnie. Tablet trzyma się w rękach wygodnie. No i co najważniejsze, nie ma tutaj mowy o żadnym przegrzewaniu się, co jest zmorą grania chociażby na telefonie. 13-calowy ekran urządzenia pozwala na lepszą i precyzyjniejszą kontrolę. Dodatkowo, jeżeli będziemy chcieli, możemy tutaj spokojnie podpiąć zewnętrznego pada. Tablet wyposażony jest zarówno w złącze USB typu C, jak i USB typu A, a także oczywiście łączność Bluetooth, więc połączenie pada bezprzewodowego nie będzie stanowiło tutaj żadnego problemu.
Wszystko więc sprowadza się do indywidualnych preferencji. Jeżeli jednak myślicie, że to jest wszystko, co Asus miał do pokazania w tym temacie, no to jesteście w grubym błędzie. Jak pewnie wiecie, niedawno byłem w Barcelonie i zabrałem tam ze sobą tajną broń Asusa, czyli XG Mobile Dock. Jest to specjalna karta graficzna przeznaczona dla tabletów marki i w tym wypadku rozbudowuje ona moc urządzenia o pełnoprawnego RTX-a 3080. Jeżeli ktoś naprawdę interesuje się mobilnym gamingiem i lubi grać na przykład podczas podróży, myślę, że powinien zainteresować się tym akcesorium, ponieważ pozwala ono w prosty sposób podwoić liczbę FPS-ów, które uzyskujemy w grach. Co więcej, zewnętrzna karta graficzna nie jest duża, więc wraz z zasilaczem spokojnie zmieści się do tej samej torby, w której przewozimy tablet. Warto ją mieć pod ręką, ponieważ dodatkowo rozbudowuje ona także możliwości urządzenia, jeżeli chodzi o połączenie zewnętrzne. Oferuje ona 4 pełnowymiarowe porty USB, pełnowymiarowy port HDMI oraz DisplayPort, a także złącze Ethernetu. No i jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że pokazałem Wam, że nie trzeba już dzisiaj mieć wielkiego i ciężkiego sprzętu, żeby grać z każdego miejsca na ziemi. Komputery, takie jak Asus ROG Flow Z13, są wydajne, lekkie, no i co tu dużo mówić, ten konkretny wygląda naprawdę fajnie. Co więcej, ten komputer jest naprawdę solidnie zbudowany. Przetrwał ze mną podróż do Barcelony, więc mam wrażenie, że przetrwa też trudy codziennego dnia. Ode mnie to na dziś już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, dokąd Wy zabralibyście ten komputer, no i gdzie chcielibyście na nim pograć. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał, a my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!